W magicznym królestwie, gdzie światło księżyca spotykało się z cieniem, istniała mała wioska, pełna uroczych stworzeń. Były to koty. Wyjątkowe istoty o czarnych noskach i łapkach, które były znane z długich, puszystych ogonów i błyszczących, przepełnionych tajemnicą oczu. Cześć, moje kocieduszki! Jestem uroczy kotek, który potrzebuje twojej pomocy. Potrzebuję kociej magii, aby zdobyć lajka, suba i komentarz. Czy jesteś gotowy, aby pomóc mi w tej baśniowej przygodzie? W tej urokliwej wiosce żył pewien młody kotek o imieniu Stray. Był on w jednym z wielu mieszkańców, ale jego marzenia były większe niż cały świat, który go otaczał. Stray nie był zwykłym kotem. Marzył o odkrywaniu odległych krain, tajemniczych zakątków i niezwykłych przygód, które kryły się poza granicami wioski. Z każdym zachodem słońca Stray wychodził z ukrycia i wędrował przez mroczne lasy, złote pola i tajemnicze ruiny. Wędrował samotnie, ale nigdy nie czuł się samotny. Wiedział, że gdzieś tam, w nieznanym mu jeszcze miejscu, czekało coś wyjątkowego. Pewnej nocy, kiedy księżyc wisiał na niebie, rozświetlając wszystko wokół, Stray natknął się na starą, zakurzoną książkę, która leżała na ziemi. Była ona ozdobiona złoconymi literami i miała zaczarowane, przyciągające spojrzenie. Stray wiedział, że to nie było zwykłe znalezisko. Otworzył starą książkę i rozpoczął czytanie. Strony były wypełnione powieściami o zaginionym świecie, pełnym magicznych stworzeń i starożytnych tajemnic. To właśnie był świat, o którym Stray zawsze marzył, a teraz miał szansę go odnaleźć. Napełniony ekscytacją, Stray postanowił opuścić swoją wioskę i wyruszyć w podróż, której celem było odkrycie tajemnic tego dawno zapomnianego świata. Czuł, że ta przygoda zmieni jego życie na zawsze i przyniesie mu nie tylko spełnienie marzeń, ale też szansę spotkania nowych przyjaciół i odkrycia swojego prawdziwego przeznaczenia. I tak, pod światłem księżyca, Stray ruszył w nieznane, gotowy na niezwykłą, baśniową podróż, która zaprowadziła go daleko poza granicę, gdzie rozpoczynało się coś wyjątkowego. W odległym zakątku świata istniało opuszczone miasto, gdzie duchy i zwierzęta spotykały się w harmonii. W tej baśniowej krainie pewne małe zwierzątko znalazło się w nieznanych okolicznościach. Pozbawiona imienia, istotka z czarnym noskiem i błyszczącymi oczami, o puchatym ogonku, musiała stawić czoła trudom życia na własną rękę. Nieśmiało przemierzał zrujnowane ulice opuszczonego miasta, szukając schronienia i jedzenia. W międzyczasie napotykał na inne stworzenia. Niezwykłe istoty o zróżnicowanych zdolnościach i historiach. Z czasem stworzenia te stały się towarzyszami, łącząc się w silną więź przyjaźni. Nie wszystko było tak różowe, jak kwiaty na polach. Okazało się, że miasto jest zagrożone przez potężną siłę, która chciała zniszczyć harmonię między światem duchów a zwierzętami. Istotka wraz z towarzyszami postanowiła stanąć w obronie swojego domu. Przez labirynt zniszczonych budynków i niebezpiecznych przeszkód grupa bohaterów zbierała wskazówki, rozwiązywała zagadki i pokonywała przeciwników, starając się powstrzymać zło. W trakcie swojej misji odkrywała ona także swoje własne zdolności, oczyszczając zło i przywracając magię do miasta. W
epickiej bitwie, pełnej emocji i niebezpieczeństw. Bohaterowie stanęli naprzeciwko przywódcy sił zła. Ich połączone siły i determinacja pozwoliły im przeciwstawić się temu mrocznemu przeciwnikowi, chroniąc miasto i przywracając równowagę. Ostatecznie zło zostało pokonane, a miasto uwolnione spod ciemnej opresji. Duchy i zwierzęta znów mogły żyć w harmonii, dzieląc się swoimi unikalnymi zdolnościami i wspierając się nawzajem. Zakończenie tej baśniowej przygody to nie tylko triumf nad złem, ale również początek nowej ery wzajemnego szacunku i współpracy między światem duchów a zwierzętami. Istotka, która kiedyś błąkała się bezimiennie, stała się symbolem siły, odwagi i nadziei dla wszystkich istot w tym magicznym świecie. I tak bohaterowie kontynuowali swoje przygody, chroniąc i pielęgnując miłość i harmonię. Ich historia przetrwała przez wieki, przypominając wszystkim, że nawet najmniejsze istoty mają moc wpływania na świat, jeżeli mają tylko odwagę i wiarę, by walczyć o to, co jest dla nich ważne. W ostatnich rozdziałach magicznej przygody świat opuszczonego miasta znalazł swoje przeznaczenie dzięki odwadze i poświęceniu młodego kota. W sercu wioski, na szczycie wzgórza, wszyscy bohaterowie spotkali się otoczeni blaskiem księżyca i świecących gwiazd. Wiedząc, że spełnił swoją misję, bohater wypowiedział słowa dziękczynienia do swoich towarzyszy. Drodzy przyjaciele, dzięki waszemu wsparciu i wierze ocaliliśmy nasze miasto przed zagładą. Wasza odwaga i solidarność były dla mnie natchnieniem w najciemniejszych chwilach. Dziękuję wam wszystkim za miłość i zaufanie. Rozradowane duchy unoszą się w powietrzu. Ukazują swój blask. Ich magiczne światło otoczyło wszystkich zgromadzonych, ofiarując im siłę i harmonię. Moc duchów połączyła się z kotkiem, wzmacniając go i dając mu zdolność do kontynuowania swojej misji. Rozradowane duchy unoszą się w powietrzu. Ukazują swój blask. Ich magiczne światło otoczyło wszystkich zgromadzonych, ofiarując im siłę i harmonię. Moc duchów połączyła się z kotkiem, wzmacniając go i dając mu zdolność do kontynuowania swojej misji. Od tego momentu bohater był strażnikiem równowagi, chroniącym magiczne dziedzictwo i pomagającym innym. Jego serce było pełne wdzięczności i miłości dla wszystkich istot, które przyczyniły się do ocalenia miasta. Miasto odżyło na nowo. Romowi i duchy tańczyły razem, oddając hołd odzyskanej harmonii. Kwiaty zakwitały w pięknych barwach, a dźwięki muzyki napełniły ulice radością i pokojem. Miasto odżyło na nowo, a Roamowie i duchy tańczyli razem, oddając hołd odzyskanej harmonii. Kwiaty zakwitały w pięknych barwach, a dźwięk muzyki napełnił ulice radością i pokojem. I tak, na zawsze, bohater i jego towarzysze żyli w zgodzie i wzajemnym wsparciu, kontynuując swoje przygody. Podążali przez świat, odkrywając nowe tajemnice i chroniąc wszystko, co mieli najcenniejsze. Miłość, przyjaźń i wiarę w magię, która otaczała ich każdego dnia. Koniec tej baśniowej gry to nie tylko zakończenie, ale także początek nowych opowieści, które nigdy nie przestają być źródłem marzeń i inspiracji dla tych, którzy wierzą w siłę dobra i magii.